15 stycznia około godziny 9 doszło do zdarzenia drogowego w Piskorzowie. Na łuku drogi przy sklepie doszło do zderzenia samochodu marki Renault z samochodem marki Volkswagen. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że winnym słuczki był kierujący samochodem marki Renault. Jednak kierowca odmówił przyjęcia mandatu, gdyż jego zdaniem za zdarzenie odpowiada oblodzona jezdnia.